Szanowni Państwo, żołnierze i pracownicy Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej upamiętnia jedno z największych zwycięstw oręża polskiego. Heroizm tamtych dni jest źródłem głębokich patriotycznych treści, wyrazem odwagi, poświęcenia, a także drogowskazem w służbie współczesnych żołnierzy. Wspomnienie czynu niepodległościowego utwierdza nas w przekonaniu, że miłość ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo państwa niezmiennie wyznaczają sens wojskowej powinności. Mundur Wojska Polskiego wyraża szacunek do najwyższych cnót. Wierność oraz oddanie Rzeczypospolitej powinny stanowić wartości stałe i niezbywalne dla naszego narodu. Wspominając kolejną rocznicę wydarzeń pamiętnego sierpnia 1920 roku, kieruję wyrazy uznania pod adresem tych, którzy mundur żołnierza Wojska Polskiego noszą na co dzień, dokumentując tym samym przywiązanie do patriotycznych tradycji dobrą służbą. Wyraża się ona codzienną, ciężką pracą na rzecz skutecznej i efektywnej realizacji zadań. Opiera się na dążeniu do podnoszenia poziomu kwalifikacji, konsekwencji i determinacji w działaniu. Drodzy żołnierze, dziękuję za wasz wysiłek, zaangażowanie oraz oddanie służbie. Życzę wytrwałości i kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania przekazuję wszystkim żołnierzom podejmującym nowe wyzwania w koszarach i na poligonach w kraju, jak również poza jego granicami, w sojuszniczych instytucjach, dowództwach i sztabach. To głównie dzięki wam Wojsko Polskie może harmonijnie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb obronnych naszego państwa. Dzięki waszym wysiłkom Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mogą także sprostać międzynarodowym standardom i zobowiązaniom oraz wzmacniać sojusznicze więzi. Troska o bezpieczeństwo państwa wykracza dziś poza tradycyjne rozumienie granic. Musimy być gotowi do wypełniania żołnierskiej powinności złożonej przysięgi wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej również daleko od naszych domów oraz bliskich. Wydarzenia współczesnej historii przypominają, że o pokój oraz bezpieczeństwo należy walczyć solidarnie. W imię wspólnych wartości niesiemy pomoc ludziom dotkniętym kataklizmem wojen i konfliktów w różnych zakątkach naszego globu. Polscy żołnierze w Afganistanie, na Bałkanach oraz afrykańskim Mali czynem, a także odwagą zaświadczają o obowiązku obrony państwa i demokracji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę z powrotu do kraju w pełnym zdrowiu, jak też zadowoleni z realizacji zadań. Czcimy dziś również pamięć żołnierzy, którzy poświęcili Polsce wartość najwyższą, własne życie. Z szacunkiem chylimy czoła przed każdym z nich. Zwracam się do kombatantów oraz weteranów. Reprezentujecie pokolenie, które w obronie Rzeczypospolitej Polskiej nie szczędziło własnej krwi. Doceniamy wasz trud i wasze poświęcenie. Pozostańcie wśród nas jak najdłużej. Jesteście państwo przykładem dla młodych ludzi, jak pięknie można służyć ojczyźnie. Rezerwistom oraz pracownikom wojska, którzy sumiennie z oddaniem wspierają nasze wysiłki, życzę satysfakcji z pracy i służby, a także dalszych sukcesów w wypełnianiu odpowiedzialnych obowiązków. Wszystkim żołnierzom oraz rodzinom wojskowym życzę niezawodnego zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.